Znajdujemy się w Domu Ludowym, no na razie ten Dom Ludowy w takim fatalnym stanie, ale za rok już będzie wyglądało to miejsce całkiem inaczej. Znaczy tak, zgadza się, może aktualny stan techniczny możemy ocenić jako zadowalający, ale za rok będziemy już mieli całkowicie nowy budynek. Aktualnie trwają prace koncepcyjne nad dokumentacją techniczną, w zasadzie już finiszujemy. Do końca roku mamy mieć prawomocne pozwolenie na budowę. Najpóźniej początkiem stycznia 2020 roku prace mają ruszyć. Planujemy je zakończyć w grudniu 2020 roku, tak żeby od 1 stycznia móc budynek użytkować. Budynek ma spełniać swego rodzaju, ma być obiektem takim integratorem społecznym. Chcemy, żeby obiekt żył tak za dawnych lat świetności. Tutaj, gdzie stoimy, będzie mieściła się sala widowiskowa, za moimi plecami znajduje się scena, za sceną ma się znajdować kuchnia, gdzie wreszcie koło gospodyń wiejskich będzie miało swoją siedzibę, gdzie będą mogły przeprowadzać warsztaty kulinarne, tak żeby koło gospodyń wiejskich mogło dalej kontynuować swoją działalność i się rozwijać. U góry pojawią się mieszkania chronione, do tej pory również tam takowe mieszkania się znajdowały. Może troszeczkę o historii tego miejsca, bo to jest bardzo ważne miejsce tutaj dla społeczności. Znaczy tak, ten budynek powstał z inicjatywy społecznej mieszkańców Pogwizdowa, Kaczyc, Marklowic, Brzezówki. To dzięki pracy społecznej, składkom społecznym, które były przeprowadzone w tych miejscowościach, powstał ten budynek. Do całej inwestycji dołożył się ówczesny wojewoda śląski, druh Grażyński, i budynek został nazwany na jego cześć, Dom Ludowy imienia druha Michała Grażyńskiego, więc myślę, że powrócimy do tej tradycji, do tej nazwy. To miejsce jest bardzo ważne dla większości mieszkańców Pogwizdowa. Przecież tutaj przedtem się wszystko działo, tutaj moi przodkowie pracę włożyli. Myślę, że mój ojciec całą stolarkę tutaj robił, będąc jeszcze uczniem u mistrza Suchanka. Poza tym w dokumencie erekcyjnym są wszystkie nazwiska Pogwizdowianów, Brzezówczanów, Marklowianów, którzy się tu włączali w tą budowę tego domu. Na remont Domu Ludowego udało się pozyskać środki zewnętrzne, a koszt całej inwestycji to około 2 miliony złotych. Póki co nie wygląda to dobrze, ale już za niedługo Dom Ludowy w Pogwizdowie odzyska swój dawny blask. To miejsce znów będzie tętniło życiem. Dla portalu Śląska-Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.